Dobra pamięć. Powiedz, jakby sam fakt, że doszłaś od tego momentu zera do momentu, gdy tworzę ilustracje medyczne. Co było takim zapalnikiem, żeby akurat robić konkretnie tego typu zajęcia? Wiesz, nie wiem, czy jest jedna odpowiedź na to pytanie. Bardzo dużo rzeczy się złożyło na to, że ja robię to, co robię. To były takie historie, które spotkały mnie w życiu. Na przykład to, że na studiach miałam kilka zadań semestralnych związanych ogólnie z ludzkim ciałem. Później poznałam w Krakowie radiologa, który potrzebował ilustracji medycznych. To jest background taki zewnętrzny, natomiast trzeba wziąć też background wewnętrzny, czyli to, że ja bardzo lubię się uczyć, bardzo lubię dociekać, wiesz? Jeżeli na samym początku, kiedy zaczęłam się interesować ilustracjami medycznymi, to co oglądałam w atlasach, głównie w starych atlasach, traktowałam to trochę jak puzzle, które chciałam zbadać i pokładać po swojemu. W tym sensie, że jeżeli widzisz jakiś ułamek ludzkiego ciała na ilustracji, załóżmy, mam teraz pracuję nad dołem pachowym, czyli będę się posiłkowała akurat tym przykładem, w dole pachowym, o, na przykład nerw mięśniowo-skórny. I teraz patrzę na taką ilustrację i się zastanawiam, o kurczę, a skąd on jest? A gdzie on idzie? A do czego on służy? Po co on w ogóle jest? Po co my go mamy? I ten szereg pytań, który się rodzi w mojej głowie, kiedy patrzę na ilustrację, sprawia, że ja mam ochotę to wszystko rozłożyć na czynniki pierwsze. I na dobrą sprawę jedna ilustracja jest przyczynkiem do na przykład kolejnych 10. To jest strasznie fajne i ta moja ciekawość i dążenie do tego, żeby zrozumieć i żeby poznać, myślę, że to jest główna składowa tych wszystkich elementów, które sprawiają, że robię to, co robię. Tak, ja mam wrażenie, że ty na wstępie już naszego odcinka sprzedajesz taką fundamentalną wartość, którą ja marzę, żeby właśnie rozumieli studenci, ludzie, którzy się uczą, że ciekawość to jest najwspanialsza motywacja do nauki, tak? Bo w momencie, gdy my idziemy na studia, czy wykonujemy jakieś zadanie bez entuzjazmu, bez tego pierwiastka, że jakie to jest ciekawe, ciekawe jakby, tam co tam jest pod tym. Kryje. Tak, tak. Takie ciekawe dziecko, ciekawe świata, co się pod czym kryje.